Niesamowity Piotr z New York Bydgoszcz po raz 18 na moim kanale. I listopad i jest Piotr, dokładnie. I dzisiaj będzie nasz Piotr Wigłoszczanie i nasz Mirek a tak walczył w cudzysłowie z naszym Rustkiem. A ja za chwilę będę maksymalny poziom. Tu maksymalny poziom 50. I w ogóle pewno był krótko ciekaw, są tylko Rhino wezmę. No a zatem muszę sobie jeszcze zrobić to. Nasz jednoręki Piotr, dokładnie. Jeszcze będę musiał zrobić te. Jeszcze będę musiał zrobić dwie bazy zrobić i jeszcze te ciche skryte jest. Nie lubię ich. Co mi gorsze czy te, a co mi dwa takie są ciche właśnie. A ja przyrobię zagadkę. Hejka, bo może coś dostanie jakiś. Mi będzie zagadka jest. Ja zrobię jeszcze zagadkę, bo miałem zrobić to w odcinku, ale zapomniałem. Nie wiem czemu skąd spadałem, nie wiem dlaczego spadałem. Dobrze, na pewno zrobić się będę, nie? Co ty? A co sobie? Czekaj, bo zagadkę muszę zrobić o tej. O jest tutaj. I to widzicie, że mi zostały dwie bazy Sable'a i te głupie misy skradania i mam wszystko. W waszym położeniu? Tu transporter Foxtrot. Ścigamy zwykłych więźniów. Słuchajcie, niektórzy ludzie niesłusznie oskarżają mnie o zmyślanie historii jako Spider-Man. To, o czym wam teraz opowiem, będzie wodą na ich młyn, bo brzmi absurdalnie, ale na własne oczy tak, widziałem nagranie świetnie. Słuchaczy, na którym widać jak Spider-Man... Jeszcze jedna lokacja, którą mieć dość danych, żeby znaleźć Black Cat. Szacuję, że nakradła już rzeczy za jakieś 49 milionów. Jeśli ją schwytam, nim dobije do 50, może z tym skończy. Tak, na pewno. Co bez nareszcie, nie? Szukamy. Zagadkę bym jeszcze... O! Już tam migał. Policja. No, to my sobie poszło, no i Mirek będzie walczyć z Rhino. No, szukamy. Gdzie jest Black Cat? Czy ten kod bardziej? Dzisiaj w Bydgoszczach deszczowo. Dokładnie, bo tutaj... Tam góry? Gdzie? Ten hejkon przeszkadza mi w tym. No gdzie jest ten kot? Ale musi być gdzieś tu. No gdzie jest ten głupi kot? No.
tu żeś się schował. Ha! O rany, to galeria, w której trzymają nefrytowego tygrysa. Jest wart co najmniej milion. Muszę szybko użyć algorytmu i znaleźć Felicję. Znalazłem jej kryjówkę. Muszę tam dotrzeć, zanim zwieje z miasta. Co jest? Dobra, czy to jest sposób. Okej, to taką pomocą, dobra. Taką pomocą mi sobie, no cóż. Tak, jak poproszę, jakie umiasta? Dużo mam tych. No to wyjąca mam niesamowitą miłość. Tylko nie tam, bo tu jest stable. No nie! Tam ludzi, ale nie wiem na jakiej podstawie. Nie chcę nieumyślnie wypuścić na wolność bandytów. Dobra, zrobię sobie to później. O, czy to taka będzie poważna misja? Mieszkańców protestowała pod bazą Sable, a agenci ich za to zapuszkowali. Ci to wiedzą, jak zjednać sobie tłum. Uwolnisz tych ludzi? To może wymagać odrobiny perswazji, ale na szczęście mam dar przekonywania. A jestem centralny przy dwóch tych. Ja tego robić nie chcę. A tu, ja sobie tu. Tu jest. A gdzie to jest? Tu. Freedom Tunnel. Przed założeniem Feast to tutaj chronili się nowojorscy bezdomni. Dziś jest tu prawie pusto. Dobra kryjówka. Musi tu być gdzieś ukryte wejście. Jakiś kot w tym ganiaku, te. No tu. Bingo. Wow. Tu chyba jest wszystko, co ukradła. Dane finansowe gangów Magii. Próbuje je szantażować? Oczywiście. Boże, tylko co tutaj... Co to? Pająku, goniłeś za mną, żeby mnie wybawić, co? Jesteś rozkoszny i taki słodki. Dlatego zostawiłam ci coś miłego. Znalazłeś? To się pochwal. Niemożliwe, żeby to wszystko była gra, prawda? Ona mi zmieniła strój. Tak. W ogóle jak ten strój wygląda?
A ma jakieś w ogóle te? Kocim siadem. Jak ty nie masz? Dobra, daj mi metalowy. No. Spidermanie, Black Cat właśnie okradła posterunkowy magazyn dowodów. Co? Jak to? To miejsce jest jak Fort Knox. Te koty, które znalazłeś, gdy trafiły do magazynu, nawiązały połączenie, wzmocniły swój sygnał i wyłączyły alarm. Przemknęła się zupełnie niepostrzeżenie. Wiedziała, że znajdę koty i wam je przekażę. Wrobiła mnie, znowu! Co zabrała? Tylko swój kostium i sprzęt. Dała mi znaleźć graty warte 50 milionów tylko po to, by odzyskać swoje wdzięki. To znaczy, że planuje jeszcze większy skok. No, nieźle cię wyrolowała. To trzeba jej przyznać. Uśmiechasz się? Brzmisz, jakbyś się uśmiechała. Muszę lecieć. Dobra, idziemy robić seguną. Dobra, jedźmy z tym sebe, bo... No nie wiem, czy to właśnie Mirek nie będzie pokonał tego Rhino. No, żeby się misja. Funkcjonariusze, przydając się albo dać się na Wejdziemy do tego Mirka. Idziemy grać z Mirkiem. Proszę. No chciałem zostawić się z Mirek, a jest nie Mirka 256 zł. Więc znaczy Mirka nie kupię. Pan już kupił dwójkę, abym miał. A nie Mirka. Ja nie wiem, jaka będzie kolejna gra pod Piotrze, nie wiem jeszcze. Może jakiś Minecraft? Nie wiem. Ale dobra. 10:43. Zbiegli więźniowie, porwali autobus. Wolni funkcjonariusze, udać się do Koreatown. No, nie robiłem przez ten, będę się zrobić za jakiś czas. Dobra, idziemy grać teraz z Mirkiem, wyjdę tutaj. A weź jako Spider-Man, nawet jakby... Jakby prawdę się przebierać. To jako Spider-Man. A powiem, że Piotr wygląda gorzej w tej części najnowszej. Stara dupa ma już 30 lat. Tutaj, zanim Miles wróci, możemy chociaż dopilnować, żeby nikt nie był głodny. Och, Peter, dobrze cię widzieć. To wygląda lepiej. Jak się czujesz, dobrze? Ja dobrze, a jak ty się trzymasz? Dobrze, choć jest ciężko. O, pozwól, że... O! Spokojnie. Lepiej to wygląda w tej części. Nic mi nie jest. To nie ty mi radziłaś, żebym pogodził się z faktem, że jestem tylko człowiekiem jak wszyscy? Ty i Ben. Zawsze obracaliście moje słowa przeciw mnie. Mam się świetnie, Peter. Tak, widać. Jestem tylko zmęczony. A ja wiem, jak ty będziesz smutny, Andy, ja nie powiem. Ależ pomaga. Odbiera artykuły medyczne z ośrodka pomocy. Antybiotyki znikają w mgnieniu oka. Dobra, odpocznij sobie trochę, a ja zorganizuję rozładunek i sprawdzę, co z Milesem, okej? Okay? To z Mirkiem. Daj mi chwilę, muszę uleczyć zranioną dumę. Mam 30 lat ma już.
No w drugiej, nawet w części. Dawaj, Miles, odbierz. Mirek teraz idzie. Jeszcze o ciebie. Obalczyć o Rhino. No i gramy Mireczkiem, dobrze. No to Mireczek, czas na twoje wielkie te. Wielkie wejście. Zapowiesz, nie wiem, zapowiedzi, bo to moje. Mr. Lee będzie w kolejności. No i w sumie jest z tobą tylko Otto, Mr. Lee i koniec. No trzeba mieć zdolności, co nie? Mogę wrócić. Fist potrzebuje tych leków. Dobra. Słyszałeś głos, jaki wydała jego głowa gdybalną. Jak się go pozbyć? Może jeszcze wyskakuje. Jak roba losz. Wszystko przez jeden się. Kawał o kostiumie tego gościa. No tak, bo ja. No tak, bo on tej Mirku moralnym. On ma ten. Wiecie, są pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. On z tym Mirkiem Ryanem to ma aplikację hakowania, co nie? Czas jest miejsce pierdolnięcie ma. Ej wy, chodźcie tu! Dobra, dobra, już! Wow. O! Nie zauważyłem go nawet. No, okej. Okay. Ale na hardcore przeszedłem pierwszy, więc teraz... Pojemniki medyczne. Może pójdzie łatwo. Widziałeś, jak on tutaj wszedł? Gość jest jak zwierzę. Gaza, jodyna... Brak antybiotyków. Szukam dalej. Obaj są. Ej wy! Chodźcie tu! Dobra, dobra, już! Ej! To to! Twój stary? Nie no, wcale nie byłem tu. Dobra, to muszę iść tam. Czemu tutaj wszyscy mają? Też są jakieś zapasy. Muszę jakoś wyminąć tych gości. Nie powiedzieli mi tak. Dlaczego ci super goście tak się uśmiechają? To było szybkie. Środków pomocy. Coś dozwolne. Chcą pokazać, że jest słaby. Że nie potrafi uzyskać. Nie słyszałeś tego. Nieważne, byle pozwolili nam zatrzymać wszystkie zapasy, jakie znajdziemy. Ty nie słyszałeś nic. O. Zero antybiotyków. Muszą gdzieś tu być. Gdzie ja teraz przychodzić na czuła, co nie? No muszę patrzeć, gdzie to Mirek, bo tam jest ten Mirek. Tak. Zadałem się, by nie działo. O, to nas nie będzie, to będzie gorzej. Jak mam ci wyeliminować snajpera? To jest wykonane, chyba. Dobrze, Mirek, Mirku, dobrze ci idzie. Więcej zapasów. Tak, to trzeba pierdolić ogólnie, tak. To będzie pierwsze. No. Niesamowity Piotr Bydgoszczy. Tak, niesamowity Piotr. Żadnego Piotr Bydgoszczy, ale Mirek. Walczy z Rhino. Skrzynio, nie zawiedź mnie. Albo nie, Mirek tranie leki, to będzie pierwsza część. Amoksycylina. O, gruba! Facet jest trochę przerośnięty. Tak, troszeczkę, no ma rację. Znalazłem eksplodujący buldożer. Razy dostaw i harmonogramy. Juu! Ja skazał! Ja skazał! Przepraszam. A ja go nie ubiłem? Mój wspólnik. Nie elegancki. Ja go się nie biłem? Nie zna się na subtelnej sztuce perswazji. Ale to nie jest jazdliwe, czy to... Tego widzieć. To jest... Nie zwarciłem ostatnio. Znaczy z klonem, ale dobra. To jeszcze będzie Skorpion, Rhino, Listerly i ten. No i ty zjebałeś to. Sprawdź. Już. Dobrze. Chyba mnie nie widział. Czyłem ci byłem wyłączę z KPM. Chyba już nie. On chodzi taki gruba totalny. No żeś rozdupcyłeś! Kolego jest! Niech wyłazi! Nie mam czasu na zabawę. Nie mam uciekać przed nim? Może ucieknę tędy. Wyłaź! Mam miniaturkę.
Muszę odwrócić jego uwagę. A jak się jej zawsze wygrywa w chowanego. Ta w dupę tam jest w chowanego. Bawimy się światłami? Tak. Mam miniaturkę. Mam miniaturkę. Mam miniaturkę. Tak, raz ręki pan zbyt gości. Ale biorę chowanie przed Rajdo, bo tu walki i łaciula. Nie wiem, czy on coś chce. Dobra. O, tu jest kurc! Jezu! O nie! Ja muszę jakoś tam miniaturę wybić to. O Jezu! Chyba mnie nie widział. Pora się zmywać. A gdzie ja? Nie mam... Mam jakby kodu, gdzie mam iść. A, w porządku robię, to super. Ktokolwiek tu jest, niech wyłazi. Nie mam czasu na zabawy. Ty... Teraz bawimy się światłami? No wiadomo. Ale turkę. Żeby mnie tylko nie zobaczył. Ale nie mam po co dziś. Widzę cię stąd. Ja cię stąd widzę. A więc tu stoi! No kurde, no! No nie pokazuje mi, gdzie mam chodzić dalej, no! Nie pokazuje mi, gdzie mam iść! Chyba mnie nie widział. Pora się zmywać. Chyba on nie pokazuje mi, gdzie mam iść. Ktokolwiek tu jest, niech wyłazi! Proszę to szybko mam zrobić. Ten tunel! Teraz bawimy się światłami! Pokreszuję ci pyła! Obiecuję, że cię nie zmiarzę! Żeby mnie tylko nie zobaczył! No nie ma potem gdzie iść, no. Bo on się tu zawiesił. Ale nie mam gdzie się ukryć przez ranę, bo on mu tu ciągle siedzi i stąd. No nie wiem, co tam zrobić mam, no. No ja nie mam co zrobić z tym, no bo nie pokazuje mi, gdzie mam iść.
No pokaż, widziałem iść, no. No nie mam gdzie iść, no. Tędy mam iść? Okej, tędy idę. Okej. My idziemy dalej iść. Czy możesz... No gdzie ja mam iść? Czy teraz pogodzenie przynajmniej, no? No nie, żeby wytrzymał dobrze. Ej, gdzie ja mam teraz iść? Ukryj się poza mną. Dobra. Okej. Było blisko. Za blisko. Muszę stąd spadać. Puść tych pierek! Nie muszę zejść. Jestem, no, coraz bliżej wyjścia. Okej. I teraz po to? Czy ty góry? Ma jeden nasz na dół. Dobra. Chowasz! Ma na turkę? O kurde! Okej. Muszę stąd spadać. Przestań się chować! Ej! Może jak tam wejdę? Jak cię znajdę, zrobię z ciebie o, tam, miozgę! Ten kontener! To moje wyjście. Okej. Okay. Ale przez to on spierdala. Dobra, okej. To on musi otworzyć mi drogę. Byłaś już! Raz! Mam go. Bye.
bawisz się w ciuciu babuszkę? Ciuciu babuszkę. Tak, ciuciu babuszkę się bawię. Ciuciu babuszkę się bawię. Ciuciu babuszkę. Ciuciu babuszka. O Boże. Mam. Złam kolejny potrat. Nie ubiłem jeszcze sklepana, myślałem, że kupiłem. Zostawcie mnie! Dawaj portfel! O, bań się mu chętrzą. Dawaj, jebli mu. Dawaj, twój wielki mo. Zostaw go! Duży błąd, młody. Tak? Nie możesz tak traktować ludzi! Wow! Że jak? Tak? Dobra. Jodra równo. Jebnij mu. Co on kurna gada? Jeszcze chwila i nic już nie mówi. Wow, mówi jego gonga! Wow. Chcesz w papę? Chcesz w papę? Chcesz w papę? Muszę popracować nad odzewkami. Musi pasować. I nad tekstami jak podróżę. Musi popracować nad tym. Nareszcie się dodzwoniłem. Wszystko okej? Okay? Hej, więc tylko nie świruj. Mam ci co nieco do opowiedzenia. No to by tu dopowiadać. Ale ja teraz... A dobra, mamy potekst. Nie, żadne rynki potekst zbyt gorszy, ale Mirek chowa się. Nie. Ale Mirek chowa się przed Rajno, albo bierze leki i chowa się przed Rajno. Tak. Kranie leki i. O, i tyle. No i to tyle, cała wizja, tak? Świetnie. Świetna robota, Miles. Trzymaj się, Fist. Jeśli więźniów przyciśnie, mogą napaść na ośrodek. Nie musisz mi mówić. Dam ci znać, jeśli znowu coś się wydarzy. Super, dzięki Miles. Okej. A co, kostium mam nowe. Co to jest za kostium? Uraź dumę swojego przeciwnika. Ja muszę taki kupić. Uraź przeciwnika. Uraź swojego przeciwnika. O mój Boże, a to bym wszystko te. Uraz swojego przeciwnika żarcikiem. Ja to musi być. Uraź dumę swojego przeciwnika. Boże. Harę? Tu będzie Li chyba. Tu będzie Li, a to już kończy będzie. A że to zbrojenie? Ja wolę używam tego kręcenia. Okej, cię trzymać. Dobra, więc... Yuri, przejrzałem plany Rajno. Atakuje ośrodki pomocy Oscorp. Chyba wiem, który teraz zaatakuje. W pobliżu centrum w Harlemie może nastąpić trzęsienie ziemi lub gonitwa byków. Brzmi jak Rajno. Już tam lecę. Trzymasz się jakoś? Padam, ale się trzymam. Poradzimy sobie. Nie trać wiary. A, czy tu będzie Rajno? No to w następnym odcinku będzie albo Li, albo Rajno, nie pamiętam, albo ta trójka. No. A no, to walka będzie z tym. Dobra. Ale to w kolejnym odcinku. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale.
Czekaj, tu do usłyszenia, trzymajcie się, widzimy się w końcu, cześć, siema!